W tej kopercie jest, kto wygrał tegoroczny plebiscyt. Remigiuszu, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To ja mam do ciebie prośbę wobec tego. Potrzymaj mikrofon, dobrze? Oskar Gorszczyna. Już za chwilkę wszystko będzie jasne. No teraz to już też wiem. To za rok mi powiedz wcześniej. A ja nie będę państwa trzymał w niepewności. Wszyscy na to czekają. Dwa koncerty Depeche Mode, dwa dla Sareny. Tak jest, poprosimy o oklaski z państwa. No, czujesz się zaszczycony, że mogę odebrać taką wspaniałą nagrodę. W imieniu swoim, pracowników hali, w imieniu zespołu, organizatorów koncertu, no i właścicieli obiektu, bez którego oczywiście nie byłoby tych dwóch wspaniałych koncertów. Dziękuję telewidzom, telewizji Toja, internautom, czytelnikom Gazety Wyborczej. No i niestety mam złą wiadomość dla konkurencji. Atlas Arena będzie się bardzo liczyć w wyścigu o nagrodę za 2011 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Wyróżnienie specjalne za prywatny mecenat kulturalny w tym roku idzie do Galerii Atlas Sztuki. Brawo. Państwa, wow, ja w ogóle zaskoczony jestem, bo kultura wysoka rzadko w takich miejscach gości, do tego ta wspaniała nagroda. Ja nie wiem, czy ośmiolatek, bo mówiąc o Atlasie Sztuki, mówimy o ośmiolatku, może skonsumować to, czy to jest dopuszczalne, no, ale postaramy się udźwignąć i chcę powiedzieć, że to jest tylko 8 lat, także myślę, że jeszcze nie raz w różnych sytuacjach będziemy mieli okazję się spotkać. Bardzo, bardzo dziękuję Kapitule i wszystkiego dobrego dla wszystkich Państwa z Nowym Rokiem. Dziękuję.